Siemano wszystkim. Jak się pewnie już zorientowaliście, a jak nie, to informuję, że jestem w tym samym miejscu, co ostatnio, jak byłem na Okoniach w lipcu bodajże. No i co, teraz próbujemy szczupaka złowić. Szczupaki najlepiej. Pierwszy w tym roku przymrozek. W tym miejscu, gdzie jestem, jak jechałem, to było 4 stopnie, ale zobaczcie za mną, nie wiem czy widzicie, oszronione trawy i sosenki. Także to jest dobry prognostyk. Lecimy z tematem na dzisiaj. Jestem dziś uzbrojony w wodery, takie wysokie, także mogę trochę głębiej wejść. W nową wędkę, to mogę wam od razu powiedzieć, Dragon Express Spin 35, budżetowa wędka, 14-35 gramów ciężar wyrzutu. Łowię na takie większe przynęty trochę dzisiaj. Jeszcze wam później pokażę, co tam mam. A na pierwszy ogień idzie Hitman Dragona. Czyli gumka, która mi się sprawdziła, ale w mniejszych rozmiarach. No i zobaczymy. Tutaj dno gwałtownie opada. Głęboko. Dobra, dalej nie wejdę. Fajnie chodzi ta guma. Na boki się kołysze. Aż dziwne, że jeszcze nic nie wzięło. Zobaczcie, co się dzieje. Jaka mgła na jeziorze. Coś pięknego. Na razie nic. Troszkę za lekką główkę mam. Może dziesiąteczka. Troszkę mniejszy hak. Idziemy dalej. Drzewa. Idziemy w te trzcinki trochę. Ale drzewa leżą powalone. Właśnie nieźle. Wypierdzielić tu. Już mam prawie po pas tej wody. Nie no, po pas nie. Kurde, dobra, dalej nie idę. Tu stanę. Tak, żebym miał jak rzucić.
Jak tu nic nie weźmie, to ja idę do domu. Niemożliwe, żeby tu nie wzięła ryba. Jak nie weźmie, to znaczy, że nie żerują. Po prostu. No tu, no tu musi być ryba. Nie ma szansy. I przynęta jest nieważna. Na każdą tu musi wziąć. Który to był rzut trzeci, nie wzięła w trzecim rzucie. Znaczy, że ryby nie żerują. Nie no. Pół żartem, pół serio, ale kurczę no. Żeby nic. Przecież jest idealne miejsce, idealna pogoda. Idealna przynęta. Idealne nastawienie wędkarza. Jeszcze. A woda martwa. Jest jeszcze jedna opcja. Zmienić przynętę. Dopiero teraz w sumie zaczynają te rybki jakoś tak się rzucać trochę tutaj. Coś się dzieje na tej wodzie, bo wcześniej to w ogóle nic. Może jak ta drobnica się obudzi, to jej drapieżnik się obudzi. Nie wiem. Cholera wie, może o tej porze roku, to i może w południe zaczną brać. Nie jest powiedziane, że z rana. Albo po raz kolejny zweryfikuje mnie nasza polska rzeczywistość. Jeśli chodzi o rybostan. Pomijając fakt oczywiście, że nie umiem łowić ryb, no ale to wiadomo. Coś pięknego ten poranek dzisiejszy. Jakby się jezioro gotowało. Warto było wstać chociażby dla takich widoków. Bo dla ryb to nie. Ryb nie ma. Muszę jeszcze obczaić to jezioro, jeśli chodzi o drugą stronę, o drugi brzeg. Tylko tam trochę nie ma jak dojść. Nie ma jak przejść. Dlatego, że na końcach jeziora jest rzeka. I... no i nie ma jak przejść na drugą stronę. Musiałbym gdzieś tam iść w górę rzeki i zobaczyć, czy jest jakieś drzewo powalone albo płytsze miejsce, żeby się przedostać. Na zmianę przynęty mam kilka nowych gum. Wspomniany Hitman Sandra 16, takie coś. Wielkościowo podobne do tego Hitmana. Nie wiem, co to jest za, to jest model Sandra 16, nie wiem jaki to jest, jaka to marka. Tu mam SG. Nie pamiętam modelu, ale wędkarze będą wiedzieć, a nie wędkarzom to wisi i powiewa pewnie. No i tutaj też SG. I też nie pamiętam, niestety. No, nie mam głowy do tych nazw. To jest taki... oczy jedny kolor. Może założymy coś bardziej naturalnego na tą wodę czystą.
może płoteczkę. Tutaj jeszcze stare bandity. Dragona. I twistery jakieś. Plus klony. Relaksa. I to tyle. No i jeszcze blachy awaryjnie. Alga, gnom. To nie wiem co to jest. Płoć 12. Ciężka sprawa. Jak na razie straszna posucha, nic się nie dzieje. Teraz zaczął wietrzyk dmuchać, także może to w jakiś sposób ruszy te ryby, nie wiem. Jedyne na plus to widoki. Jezioro o poranku, o świcie, o wschodzie. Niesamowite. To samo fajna droga tutaj nad jezioro, jeszcze przed wschodem. No i cóż, druga nadzieja, jeśli ryby nie wypalą, to grzyby. Grzyby zaczynają się pojawiać. Właśnie teraz, albo jutro, albo pojutrze, to będzie moment, kiedy można właśnie zacząć ich szukać. Dlatego, że długo nie padało. Ostatnimi czasy właśnie 2-3 dni wstecz padały jakieś deszcze. Było dosyć ciepło, także te grzyby zaczynają teraz wychodzić. Po drzewach jeszcze nie widać tej jesieni w lesie. Nie ma jeszcze tych kolorów. Gdzie niegdzie tylko zaczyna być widać, że te liście robią się złociste. Ale tak to jeszcze nie, jeszcze trzeba poczekać z pół miesiąca. Oczywiście pewnie nie wspomniałem, jestem na początku października nad wodą. Ale czuć ten zew jesieni, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę. W końcu wziął szczupak. W końcu. Jakiś nieduży. Oj, poszedł. Widzieliście to? Kurde. Ale dał piruet. Hak zadzierowy. Patrzcie, jak mi gumę rozharatał. Patrzcie to. Nieduży był ten szczupak, ale... No ale pierwsze branie. Jest godzina pół do pierwszej. Od 7 rano. Czyli ile godzin? 8, 9, 10, 11, 12. Prawie 6 godzin. Pierwsze branie. Ryba nie wyjęta, znaczy ryba nie zaliczona. No ale jest nadzieja na dalsze próby. Dobra, mamy rybę. Teraz nie może spaść. Szczupak, ale mały. Ale jest.
Ale wisi za włosek. Oj, poszedł. Kurde, kolejny szczupak mi poszedł, no. Ja pierdziele. Kurde, to zbrojka. Ma nieźle pokiereszowana po tych dwóch szczupłych. O, może tak troszkę wyżej ten hak. Się pewnie zatnie. Robi się pora obiadowa, także porzucam jeszcze tutaj gdzieś kawałek, przejdę, zobaczę, może z jedno dwa miejsca i wbijam się gdzieś tam na górę, jakąś fajną miejscówkę, może z widokiem na jezioro sobie ogarnę i robimy obiad, bo już brzuch się domaga. Powoli. Oj kurde, słuchajcie, ja to w ogóle muszę wam zdradzić, że pierwotny plan był taki, że ja przychodzę na nockę dzisiaj. Czyli łowienie rybek, później nocka w namiocie i z samego rana znowu łowienie rybek. Ale jakoś tak, coś mi się nie spinało, cały czas coś było nie tak. Nie wiedziałem, jak to ugryźć do końca. Miałem jakieś dylematy, że będę nosił ciężki plecak. No bo to wiecie, śpiwór, namiot, materac, dodatkowe rzeczy, jedzenia więcej. I różne takie tam kuchenki, nie kuchenki, że będę nosił. Że grzybiarze będą mnie nachodzić. Bo teraz się zaczął sezon, nie wiedziałem co robić i w końcu porzuciłem ten plan. No i jestem na dzień, w sumie i tak działam tylko za dnia, co byście w nocy oglądali, przecież nie jak śpię. No, także i tak do wieczora pewnie posiedzę, ryby i tak nie biorą, nie za bardzo chcą współpracować. I o czym to ja miałem jeszcze wam powiedzieć, nie wiem. Przypomnij mi się zaraz, a tymczasem robimy obiad. Proszę bardzo, na palniczku gazowym. Wziąłem kubek herbaty, znowu zapomniałem. No i prosta chłopska szama. Echo z tego od gara idzie. Słychać? Echo! Echo! Robimy main dish. Znowu mi się tutaj zapali zaraz. Muszę tu troszeczkę odgarniemy. Tego mechu. Dobra. Gdzie ja mam ogień? O kurde, z tym ogniem jak zwykle. Pewnie z lufką razem. Nalałem wodę z jeziora. Nawet czysta, powiem wam. Kolor ma fajny. No i filtruje. Już ten filtr mi zaczął jakoś lepiej działać.
woda leci. Jakoś się odetkał. Także spoko. Tak w ogóle to zapomniałem wziąć wody w tej butelce, bo miałem wziąć, ale później mi się przypomniało i z jeziora musiałem nabierać. Chciałem mieć czystą od razu w butelce. Dobra, teraz hicior. Makaron, słuchajcie, makaron już wymieszany razem z solą. Bo mi się nie chciało soli nosić. Miałem straszny ciężar. Ale, znaczy gabaryt duży, nie? Takie pudełko, ale proszę bardzo, zawsze to jakaś oszczędność miejsca. Nie, żartuję. Tak jakoś po prostu. Nie wiedziałem, gdzie to pudełko jest i wsypałem soli sobie bezpośrednio. No, także czekamy, aż nam się woda zagotuje i gotujemy kluchy. A w tym czasie muszę, właśnie, nie ma opierdzielania się, muszę ten cebulę pokroić i kiełbasę. Pięknie jest, nie ma ludzi. Dwie łódki na jeziorze były. I w ogóle zastanawiam się, gdzie oni wodują te łódki tutaj. Tutaj nie ma nigdzie dojścia. Znaczy musi gdzieś być, skoro wodują. Ale nigdzie nie widziałem, po tej stronie przynajmniej, gdzie szedłem, prawie całe jezioro, żadnego dojścia, dojazdu do wody. Pewnie gdzieś tam dalej. Muszę odkryć to miejsce, bo ciągnie mnie tu na to jezioro, na ponton. Jest naprawdę konkret, jeśli chodzi o pływanie pontonem. Wędka, na którą łowię, bardziej jednak myślę, że sprawdzi się na ponton. Na pontonie będzie dobra pod sądacze. Natomiast z brzegu, powiem szczerze, średnio. Myślałem, że będzie lepiej. Szukałem właśnie takiej wędki o tych parametrach, ale jednak myślę, że gdzieś tam nie wcelowałem w to, jak ona powinna być na te warunki tutaj. Już nie będę Was zanudzał szczegółami i o co mi chodzi. Ale ta wędka będzie na ponton razem z Abu Garcją. Będą stanowić dobry duet. Jedna troszkę lżejsza, druga cięższa. W sensie mocniejsza. Trochę sztywna ta wędka. Myślę, że gdybym miał moją dajwę albo Mikado Lexusa, to bym wyjął spokojnie te szczupaki, nie zerwałyby mi się. Może nie spokojnie, ale by była większa szansa po prostu. No i wyjęcie.
za 24. Poleżę jeszcze trochę, mnie plecy bolą od tego chodzenia z tym plecakiem. Poleżę jeszcze trochę i na łowy. Mam nadzieję, że wyjmę chociaż z jednego szczupaka. Bo takie w połowie wyjęte to nie dają satysfakcji. Rozejrzę się też za grzybami, chociaż widziałem tylko maślaki i kanie, więc nie wiem. Może blacha, jako ostatnia deska ratunku. Zero kontaktu z rybą. Panowie i panie. Idę jeszcze, obrzucam te zatoczki tą blachą i akurat słońce zachodzi, ona tak będzie ładne refleksy dawać. W słońcu zachodzącym. Może jeszcze coś się uwiesi. To był mój ostatni rzut, słuchajcie. Naprawdę. Miałem już to powiedzieć do kamery. Jest ryba. Jakaś mała. Ale jest. Szczupak mały. Może uda się go wyjąć. Zobaczymy. Ale maluszek. No chodź, żebym miał jedną chociaż. Jest. Boże kochany. Dobra. Pistolecik. Ciepła. Ciepła. Ta herbata trzyma ciepło od wczoraj wieczorem. No właściwie tak dziś o 22. Jak sobie ją robiłem na dzisiaj. No i w samochodzie zostawiłem. Jeszcze ciepła. Także tak, przyjechałem w nocy, wyjeżdżam w nocy. Fajny dzień. Trochę zmarzłem. Przyznam się, że za lekko się ubrałem. Miałem taki polarek, kurtkę właściwie przeciwdeszczową i wywiało mnie trochę, bo wiał ten wiatr dosyć intensywnie. W hamaczku sobie powisiałem, to na plus, bo odpocząłem, tam plecy mi odpoczęło od dźwigania tego tobołu. Nocka, no nie ma nocki, nie ma nocki tym razem. Moje plecy właśnie by mogły nie wytrzymać tego noszenia, tego ciężkiego plecaka, gdybym wszystko miał ze sobą. Także na wygodnego chyba. Człowiek coraz starszy, to nie ma takiego zacięcia jak dawniej, ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Także to tyle ode mnie na ten moment. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam.